Pierwsza sesja Rady Gminy Chybie rozpoczęła się od wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze oraz od złożenia ślubowania. Ważnym punktem był wybór przewodniczącego Rady Gminy Chybie. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę. W głosowaniu tajnym 14 głosów za przy jednym wstrzymującym się uzyskał Piotr Gmuzdek. Punkt pierwszy. Liczba obecnych na sesji uprawnionych do głosowania radnych gminy Chybie 15. Punkt drugi. Na przewodniczącego Rady Gminy Chybie zgłoszono kandydaturę radnego Piotra Gmuzdka. Punkt trzeci. Liczba głosów minimalna konieczna do wyboru zgodnie z rozdziałem pierwszym punkt 8 niniejszego regulaminu wynosi 8. Punkt czwarty. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Punkt piąty. Liczba kart wyjętych z urny 15. Punkt szósty. Liczba kart ważnych 15. Punkt siódmy. Liczba kart nieważnych 0. Punkt ósmy. Liczba głosów nieważnych 0. Punkt dziewiąty. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 1. Punkt dziesiąty. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 14. 11. Punkt 11. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Rady Gminy Chybie wybrano radnego Piotra Gmuzdka. Na tym protokół zakończono i podpisano członkowie komisji: przewodniczący Krzysztof Krzępek, członek komisji Marcin Puchalik oraz członek komisji Krzysztof Żertka. Gratulujemy. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Chybie został Janusz Waleczek. Radny uzyskał w drodze głosowania 14 głosów za przy jednym wstrzymującym. Kolejnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wójta gminy Janusza Żytka. Wójt podziękował wszystkim mieszkańcom gminy Chybie za oddane głosy. Drodzy Państwo Radni, ja na samym wstępie chciałbym z całego serca podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Chybie za po raz drugi okazane mi zaufanie i powierzenie stanowiska funkcji wójta gminy Chybie. Obiecuję, że nie zawiodę zarówno mieszkańców, jak i wszystkich Państwa przekazanego mi zaufania. Deklaruję, że w tej kolejnej kadencji będę pracował jeszcze ciężej, wytrwalej i skuteczniej. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, żeby tak było. Szanowni Państwo, gratuluję wszystkim radnym Rady Gminy Chybie objęcia zaszczytnej funkcji mandatu radnych. Gratuluję panu przewodniczącemu, panu wiceprzewodniczącemu. Pozwólcie Państwo, że złożę gratulacje, uścisnę dłoń pani Marii Pisarek, gratulując tak znakomitego wyboru, wyników tych tegorocznych wyborach. Gratuluję bardzo serdecznie. Pani Maria, ja bardzo cieszę się, że jest pani w Radzie, ponieważ po czterech latach przełamiamy wreszcie nasz stały zwrot panowie radni. Teraz będę się mógł do was zwracać Państwo radni, ponieważ mamy panią Marysię, mamy kobietę w Radzie, z czego się bardzo cieszymy. Jeszcze raz gratuluję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.